Natomiast, proszę Państwa, występując w imieniu klubów radnych PO oraz aktywnych i niezależnych, przypadł mi w udziale niezwykle przykry obowiązek przedstawienia projektu uchwały, którego w moim uczuciu mogło nie być, powiem więcej, nie powinno być. Nie powinno być takiej sesji, a to z tej prostej przyczyny, że pan radny Zbigniew Mośko doskonale zna przepisy, które mówią, że... Ja przepraszam, panie urzędniku, czy może pan przedstawić projekt uchwały? Bardzo proszę. Mam prawo głosu, myślę... Ale prosimy o przedstawienie projektu. To właśnie zamierzam uczynić za moment. To proszę przejść do rzeczy. To jest istotna uwaga, w związku z czym chcę się nią podzielić. Ale w momencie, czas na dyskusję będzie później. Jeszcze raz, panie przewodniczący, bardzo proszę przejść do rzeczy i przedstawić nam projekt uchwały. A zatem zgodnie z życzeniem pani przewodniczącej pozwolę sobie już pominąć coś w preambule, której odnotowaliśmy pewne poprawki. Przedstawiam treść uchwały. Rada Miejska w Księgowicach uchwała w paragraf pierwszym. Stwierdza się wyjaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Księgowicach z powodu naruszenia artykułu 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami. Paragraf drugi. Upoważnił się prezydenta miasta Księgowice do doręczenia uchwały o wyjaśnięciu mandatu zainteresowanemu oraz do przesłania uchwały o wyjaśnięciu mandatu wojewodzie śląskiemu oraz komisarzowi wyborczemu w Katowicach. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf trzeci. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, wynik ustawy z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami, radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek, lecz wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Radny Zbigniew Mośko, będąc wspólnikiem spółki cywilnej pod nazwą Śląskiej Sieci Internetowe Spółka Cywilna, prowadził działalność gospodarczą z wykorzystywaniem mienia komunalnego gminy, a następnie nadal zarządza jako wiceprezes zarządu spółki Śląskiej Sieci Internetowe Spółka SOO KRS numer 00043205 działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Zgodnie z artykułem 190 ust. 1 punkt 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Dziennik ustaw z 2010 roku nr 176, pozycja 1190 z późniejszymi zmianami. Wyjaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności. Stosownie do ustępu 2, ustępu 5 i ustępu 6 wyżej wymieniony artykuł 190 ustawy wyjaśnięcie mandatu radnego w przypadkach określonych w ustępie 1 stwierdza Rada Dorodzy uchwały najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wyjaśnięcia mandatu. Jeżeli radny przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub prowadził działalność, o której mowa w ustępie 1 punkt 2a, obowiązany jest do zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. W przypadku niezrzeczenia się funkcji lub niezaprzestania prowadzenia działalności przez radnego w terminie, o którym mowa w ustępie 5, Rada stwierdza wyjaśnięcie mandatu radnego w drodze uchwały najpóźniej po upływie miesiąca od upływu tego terminu. Regulacja artykułu 190 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku ordynacja wyborcza do rad gminy, rad powiatów, sejmików województw, dziennik ustaw z 2010 roku nr 170.
1190 z późniejszymi zmianami stosuje się na mocy artykułu 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku. Przepisy wprowadzające ustawę